W dzisiejszym odcinku KIP TV. Zapowiedzi finałów NBA. Relacja z turnieju na pewnej hardkorowej wiosce. Turnieju, o którym marzysz, by odbył się w twoim mieście. Premiera NBA 2K21 i moje plany z tym związane. Halo Poznań, byłem u was pogadać z pewnym super youtuberem. Halo YouTube, zagrałem w kosza z pewnym super youtuberem. Halo Boomerzy, w Łodzi są od nas lepsi. Cześć, ja jestem Kip The Beat, to jest kanał Koszykówca. Przed wami odcinek KIP TV, czyli wiadomości ze świata youtubowania. Zostawcie kciuka w górę i zaczynamy. Nadeszła jesień i jak co roku oznacza to jedno, premierę nowej edycji NBA 2K. Już w zeszłym roku obiecałem sobie, że nie będę raczej mieszał spraw wirtualnego basketu z tym prawdziwym na tym kanale, dlatego też z góry odsyłam wszystkich chętnych na mój nowy, gamingowy kanał, który znajdziecie klikając w link tutaj na górze, prawej, bądź wpisując w wyszukiwarce po prostu Kip The Beat. Tak wiecie, fonetycznie. Nie po angielsku. Kip The Beat. A, no i myślę, że warto ten nowy kanał zasubskrybować. Po pierwsze, wszyscy widzowie będą mieli szansę wygrać nowiutkie NBA 2K21 w konkursie, a po drugie, myślę, że może wam spodobać się nieco inny, bardziej luźny sposób prowadzenia kanału. W ostatnim odcinku pyknęliśmy sobie przykładowo meczyk z człowiekiem Wargą, prowadzącym programu z dupy. Hej, hej, tu NBA! Maciek jest fanem koszykówki, wychował się na NBA lat 90. i wyciągnąłem od niego kilka ciekawych wypowiedzi. Sprawdźcie, jak nam poszło. Westbrook to jest mój ulubiony zawodnik ostatnich... Ulubiony? Wymęczyłem rodziców o PlayStation 1 ze względu na Total NBA 96. O, Pato Basket. No. Serio, ja o to zebrał. Dziękuję również i mam nadzieję, że kiedyś będę grał w tym NBA, tak jak sobie powiedziałem. A jaka jest moja opinia co do nowej edycji? Nie będę ukrywał, jest ona dość mieszana, ale wstrzymam się z nią do czasu recenzji NBA 2K21, którą właśnie dla was przygotowuję. Muszę jednak przyznać, że opinia to jedno, a rzeczywistość to drugie. A rzeczywistość jest taka, że znowu wsiąkłem i tracę godziny w trybie My Team, zupełnie jakby był to 2016 rok. Tylko zobaczcie ilość filmów o My Team na tym moim nowym kanale. Całe szczęście w kraju dzieją się już inne ciekawe rzeczy, bo inaczej siedziałbym tutaj non-stop na tyłku przy konsoli i League Passie. Czas na reportaż. Na dzień dobry, zupełnie poważne pytanie. Czy myślicie, że na wsi 1500 ludności można zorganizować porządny turniej gry w koszykówkę? Let's go, wariacie! Przyjechałem właśnie do Jasionowa na trzecią edycję turnieju Streetball Duck Contest. Fajny turniej koszykarski, byłem tutaj rok temu, ale to... No siemanko! Dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy serdecznie, dzień dobry spóźniony, ale... Najlepsza tiktokerka z Jasionowa. No to oni! Witamy się, Ema! Taki właśnie wesoły klimacik tutaj mają w Jasionowie. Idę się przebrać w nową koszulkę, bo teraz mam na sobie koszulkę z zeszłego roku. Jestem tutaj z organizatorem turnieju, Jarkiem. Siemanko Jarek, powiedz mi, ile zapisało się drużyn w tym roku na turniej? 28, co nas zaskoczyło mocno. Kilka było w rezerwie, niestety tylko jedna nie przyjechała. A powiedz mi, nie mieliście takich problemów, żeby zorganizować ten turniej w czasie pandemii? Nie było takich chwil zwątpienia? Podjęliśmy decyzję taką, że robimy po tym dokładnie jak wjechała możliwość organizacji wesel. Jak to wróciło, powiedzieliśmy, no to wtedy idziemy z pełną parą, ale w razie czego też zadbaliśmy o jakieś tam higieniczne rzeczy, płyny, maseczki, super, przynajmniej dla obsługi, nie? Widzę, że frekwencja jest w porządku tutaj, naprawdę. A jak jest z poziomem tych drużyn? Poziom sportowy z roku na rok jest u nas coraz większy. W tym roku mamy nawet chłopaków bodajże z pierwszej ligi. Z Łańcuta, z Krosta, są drużyny z Sanoka, więc generalnie całe Podkarpacie. Za rok też gramy w Jasionowie? Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak. Czyli, że tak. Będzie czwarta edycja. Miejmy nadzieję. Okay. Trzymamy kciuki. Ku czci Patryka. Ku czci Patryka. Pozdrawiamy żonę Dawida. Pozdrawiamy. Karolinko, kocham cię. Marcin, powiedz mi, co cię najbardziej szokuje w tym turnieju? Wjeżdżasz przez pola kukurydzy i nagle jest wielki orlik. I jest super turniej, grasz sobie, super atmosfera. No, czego chcieć więcej?
Cześć, jak masz na imię? Filip. Cześć Filip, powiedz mi, jak długo grasz w koszykówkę? 3 lata. Jak ci idzie? Dobrze nawet. A który to jest twój turniej tutaj w Jasionowie? Tutaj? No. No drugi raz tu już jestem. I jak ci się podoba? No fajna atmosfera jest. Powiedz mi, ile masz lat? Ja 12. Czyli jeśli za 6 lat dalej te turnieje będą organizowane, wygrasz ten turniej? No, tak i do przodu nie jestem, ale myślę, że może. Myślę, że możesz powiedzieć, że wygrasz ten turniej, tak w przyszłości. No, myślę. Wrócimy do tego filmu za kilka lat. No. Dzięki, Piona. Koniec! Zwycięzcami turnieju trzeciej edycji Duck Contest 3 Parter są zespół Aktualnie 14-latkowie są 100 razy lepsi w koszykówkę niż 14-latkowie 25 lat temu. Wystarczyło takie jedno zdanie, by zirytować pewną część koszykarskiej społeczności. No bo to chyba niemożliwe, by dzieciaki aktualnie potrafiły grać w koszykówkę lepiej, przecież oni tylko siedzą przed tymi komputerami, łapią pokemony na telefonie, kiedyś boiska były pełne, wtedy to było granie. Stop, to nie jest kolejna dyskusja o tym, które czasy były lepsze, bo wypowiedziałem się na ten temat w jednym z ostatnich odcinków. W skrócie, każde pokolenie ma swoje wady i zalety, ale jeżdżę trochę po tych eventach w Polsce. Widziałem niesamowite skille na turniejach młodzieżowych we Włocławku, widziałem ambitnych graczy na turniejach streetballowych, na takie KO streetball jeszcze już 5 lat, w kilku przypadkach chłopaczki z 2015 roku, urośli do rangi zawodowców w 2020. Na obozach też byłem. Pozdrowienia dla Draft Campu, Nothing.net, dla Basket Camp, a także dla Aleksa Mrozika i całego Hoop Life. To właśnie na tym obozie miałem okazję pojawić się w tym roku po raz pierwszy. Na logikę, współczesna młodzież ma 100 razy lepsze warunki do rozwoju niż ich ojcowie wychowani w latach 90. No sami pomyślcie, dostęp do internetu, całej wiedzy związanej z treningami, miliony ćwiczeń na YouTubie, strony internetowe profesjonalnych trenerów koszykówki, jest tego całe mnóstwo i w większości jest to dostępne za darmo. Sam poziom wiedzy wzrósł przeokrutnie. Nie musimy zgadywać, jak powinna wyglądać poprawna technika rzutu. Lepiej wykorzystujemy czas spędzony na siłowni. I faktycznie jedyne, czego możemy tutaj zarzucić młodym, czego może im brakować, to ambicji i większego zaangażowania. Ale gdy mamy do czynienia z jednostkami, które to zaangażowanie w sobie mają, no to hej, rośnie mały boiskowy kozak. Na Hoop Life widziałem nastolatków z takim skillsetem, że tradycyjnie oglądałem to z zachwytem i zazdrością. Sorry, że się przyznaję. Za dzieciaka nigdy nie miałem takich treningów. To zupełnie inny poziom otrzymywania wiedzy, inny poziom intensywności i to widać. Nie chodzi mi tu tylko o atletyzm czy posiadanie skutecznego rzutu, ale przede wszystkim o boiskowe IQ. Te dzieciaki wiedziały, gdzie mają stać, gdzie mają zbiegać, gdzie mają postawić zasłonę. Wiedziały, jak ustawiać nogi w obronie, by zamknąć drogę pod kosz. Po prostu dobra koszykówka. Gdy miałem 13 lat, to uprawialiśmy z kolegami pato basket, ale wydawało mi się, że jestem naprawdę super graczem. Mózg chyba tak działa. Ja na szczęście dorosłem do tego, żeby tak świadomie do tego podejść, ale nie wszyscy dorośli. Się rozgadałem, a to był tylko jeden z moich przystanków w to oto piękne, ale mocno ograniczające przez COVID lato. Następny temat jest trochę zabawny, więc ujmę to szybciutko. Przyjechałem do Poznania na zaproszenie Maćka Dobkowicza, którego możecie kojarzyć z kanału 645 by Maku. Na miejsce pojechałem na nocny targ towarzyski, to jest taka sympatyczna miejscówka z food truckami, można posiedzieć, napić się piwka, posłuchać muzyki na żywo lub posłuchać jakichś gości, którzy mają coś do powiedzenia niby. Na przykład nie. Hej moi mili, jesteśmy właśnie w Poznaniu na nocnym targu towarzyskim. Jest tutaj jakieś 40 osób. 40 tysięcy. Z czego 4 na pewno przyszły tu dla mnie.
No nie powiem, miło mi się zrobiło, że ktoś miał ochotę w ogóle zorganizować ze mną rozmowę przy udziale publiczności, ale nie wiem, czy to już jest ten level. Wiecie, o co mi chodzi? Ostatecznie trochę osób przyszło, pogadaliśmy o sporcie, o polskim hip-hopie, o tym, czym stało się przez internet polskie dziennikarstwo NBA. Nie zabrakło kilku trudnych pytań od publiki, ale chyba jakoś się z tego wykaraskałem. Przede wszystkim wielki props dla Maku, nie tylko za organizację całego wydarzenia, ale za całokształt, za przeprowadzenie wywiadu. To nie był wywiad, to była rozmowa, równie dobrze można by było to puścić do sieci jako podcast. Mimo tego, że jestem youtuberem, to w towarzystwie bliżej mi do słuchacza niż dominującego Wodzireja. Kto mnie zna osobiście, to doskonale wie, że na żywo gadam trzy razy mniej niż na przykład w tych klipach do kamery. I właśnie dlatego ogromny szacun dla Maćka za nakierowanie na tematy, chęć słuchania i nie wtryniania się w słowo. To taka dygresja w ramach tego polskiego dziennikarzenia. Słucham wielu podcastów i nie ma nic gorszego niż prowadzący, który stara się przygwiazdożyć przy gościu. Nieważne, Maciek, propsy przeogromne ode mnie, nagramy coś, wierzę, i dzięki za ten genialny prezent. Dziś Miami Heat wywalczyli awans do finału w NBA i trzeba przyznać, że drugi rok z rzędu te finały są dość mocno nieoczekiwane. Zapowiedź serii wrzucę tu na kanał w środę, przygotowuję właśnie dla Was parę ciekawostek i statystyk. Na koniec jeszcze tylko pozwólcie, że pogratuluję wszystkim zwycięzcom ostatnich konkursów na tym kanale. Otrzymaliście ode mnie i partnerów zestaw z powerbankiem, bezprzewodowymi słuchawkami Realme, słuchawkami gamingowymi Acer Nitro, a w niedługim czasie pewni szczęśliwcy otrzymają NBA 2K21. Pamiętajcie, że ten konkurs pojawi się akurat na kanale gamingowym. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w środę. Hej!